Cześć, jestem Khaki, prowadzę bloga Khaki Play Game. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób założyć stronę, która będzie alternatywą dla fora internetowego. Jeśli jesteście grupą znajomych, grupą RPGowców, którzy chcą się umawiać, chcą się dzielić treściami, chcą mieć miejsce, gdzie mogą trzymać opis swojej postaci, statystyki, tak żeby mieć do nich dostęp z każdego miejsca, obecnie nawet już z tych nieco lepszych komórek. To mam małą prośbę, nie zakładajcie for internetowych. Ja osobiście, ci, którzy mnie lepiej znają, wiedzą, że jestem przeciwnikiem for internetowych. Aby się o tym przekonać, wystarczy wejść na przykładowe forum. Ja może przeładuję stronę. Zakładając, że mam mniejszy komputer na laptopie albo mam mini laptopa, to praktycznie przy wejściu na takim forum nie widzę nic innego jak tylko jedną wielką, dużą reklamę. Dzisiaj mamy szczęście, że nie jest to reklama dźwiękowa, ponieważ fora bardzo lubią taką reklamę. Ok, nawet jeśli przewiniemy na dół i będzie nam się wydawało, że zostawiamy tą reklamę gdzieś tam powyżej nas, to niestety za każdym razem, jak otwieramy nową stronę, ładuje się nowa reklama wyskakująca, która zasłania nam treść. Jakieś krowy, coś wygrałem. Nawet jeśli, gdyby chociaż ta reklama była kontekstowa, gdyby to była reklama Rebela albo innych blogów, bardzo chętnie bym sobie to poczytał. Tymczasem nie. Jest to reklama zupełnie mnie nieinteresująca. Kolejna rzecz to miejsce na reklamę w tym miejscu. Już nie raz zdarzyło mi się, że kliknąłem na wideo naukę, gwarancja zdanej matury, gdzie ja maturę mam już za sobą 10 lat temu. Tego typu rzeczy ciężko je znoszę i nie bardzo mi się podobają. Niemniej jednak forum ma oczywiste swoje plusy. Ludzie wiedzą, jak je obsługiwać, wiedzą, co to jest i wiedzą, jak działa, tak więc bardzo łatwo jest je założyć. W internecie śledzę fora, które są zakładane i bardzo często są to fora, które mają bardzo fajne założenia, które są dość szumne i duże. Forum, na którym będą wszyscy RPGowcy z całej Polski. Tymczasem kończy się na 10 osobach i na miesięcznej aktywności takiego forum. A szkoda, ponieważ są to ludzie, którzy faktycznie mają potencjał i ten potencjał jest marnowany przez takie narzędzie jak forum. Ponieważ forum ma swoje ograniczenia i zamiast opowiadać o tym, jakie to są ograniczenia, po prostu pokażę Wam, w jaki sposób te ograniczenia obejść, w jaki sposób stworzyć stronę, która tych wszystkich ograniczeń nie będzie miała. Taką stronę niedawno założyłem razem z Tomakonem, dotyczącą sesji online, które rozgrywamy. Nazywa się to fate.rpgning.com. I tutaj mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby grać. Mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia, możemy sobie tutaj umieścić muzykę. Umawiamy się na sesję, wiadomo, którego dnia odbywa się sesja i wiadomo, kto będzie w niej uczestniczył. Każdy z nas może prowadzić swoją własną stronę, a na niej wrzucać wszelkie informacje dotyczące swojej postaci. Ja to robię w postaci postów bloga, gdzie po prostu opisuję dokładnie i szczegółowo, co moja postać ma, czego nie ma, jaka jest, jaki ma charakter, krótkie opowiadanka, opisy scen. W ten sposób nic mi się nie zgubi. Mam kartę online, mam dostęp do zdjęć klimatycznych. A to jest akurat moja postać, Bas Batista. I można tutaj wrzucić dużo, dużo klimatycznych zdjęć. My dopiero zaczynamy rozwijać tą społeczność, dlatego ona jeszcze nie wygląda tak, jak docelowo ma wyglądać. Aby stworzyć sobie taką stronę, wystarczy, że wejdziecie na stronę www.ning.com i zaczniecie tworzyć stronę. I teraz chciałbym przeprowadzić Was krok po kroku, w jaki sposób taką stronę stworzyć. Na stronę, jaką wejdziecie, ning.com, pojawią Wam się dwa pierwsze pola do wypełnienia. Ja tutaj wpiszę gry fabularne i stworzę stronę o adresie gry fabularne ning.com.
Sprawdźmy, czy taka domena jest dostępna. Jest dostępna, ustawiam, że będzie publiczna. Tu wpisuję kilka haseł. Wpisać wyrazy kluczowe. Ustalić język, w jakim ma być. Jest polska wersja tego serwisu, tak więc osoby nie będą miały problemu z zapisaniem się. Wpiszę Poznań. OK. I w tym miejscu mogę przyjrzeć się niektórym funkcjonalnościom, które chciałbym, żeby nasza strona miała. To, co polecam, to dorzucić forum, ponieważ ludzie wiedzą, w jaki sposób forum funkcjonuje i mamy wszystko to, co oferuje forum w tej społeczności, na tej stronie, oraz mamy również całą rzeszę innych rzeczy, które są przydatne i pomocne w czasie gry. Forum można wrzucić na samą górę środkowej kolumny. Tu już są ustawione niektóre rzeczy, jak zdjęcia. Bardzo fajne, bardzo przydatne. U nas na forum pojawia się mnóstwo zdjęć, których ja nie umieszczam, ponieważ trzeba najpierw zdjęcie umieścić na serwerze, albo trzeba znaleźć je w internecie. Jeśli ma się na twardym dysku, nie można ich umieścić bezpośrednio. Tutaj jest możliwość z twardego dysku uploadowanie tych zdjęć. Tak więc bardzo wygodny, prosty, szybki sposób można stworzyć niewielką galerię bardzo klimatycznych zdjęć, które się przydadzą do wczucia w klimat podczas sesji. No jest również wideo, można uploadować wideo, takie jak na przykład ja teraz robię, ale również można zlinkować to wideo z YouTube'a czy innego serwisu, który również może odwoływać się do fragmentu filmu, który nawiązuje do obecnie prowadzonej kampanii. Zdarzenia są o tyle przydatne, że można umawiać się na sesję. Jeśli macie większą grupę, gdzie różne osoby przychodzą na różne sesje, to w ten sposób można się umawiać. My do tej pory mamy temat na forum, komu pasuje tego i tego dnia, i tam dyskutujemy. Jak jest więcej osób, więcej propozycji, to bardzo często można się pogubić. Ja nieraz dostałem telefon od graczy: cześć, i co? I kiedy będziesz? Gdzie ja tymczasem byłem już przygotowany do oglądania wieczornego filmu z moją narzeczoną. Jeśli chodzi o uczestników i czynności, no to przynajmniej wiadomo, co się dzieje, kto był ostatnio i co robił. Jeśli ktoś wrzucił jakieś nowe zdjęcia, to będzie to widoczne. Warto, jeśli jesteście dość aktywni internetowo, dorzucić sobie czat, żeby można było sobie porozmawiać. Fajnie też by było wrzucić muzykę, jeśli lubicie muzykę podczas grania. To jest to bardzo przydatne. Ponieważ taką społeczność można włączyć na laptopie czy na komputerze podczas sesji, wrzucić pokaz slajdów na cały ekran wcześniej przygotowany i zapuścić muzyczkę, która będzie również pasowała do klimatu. Ja lubię osobiście też dorzucić blogi, ponieważ lubię w postaci bloga prowadzić opisy mojej postaci i historię mojej postaci. OK, kiedy klikniemy Next, będziemy wybierać wygląd społeczności. Tutaj, podobnie jak przy różnego rodzaju forach internetowych, można sobie wybrać wygląd tego, jak ta społeczność może wyglądać. Tych template'ów jest tu dość dużo. Myślę, że niejedne forum by się nie mogło powstydzić tymi template'ami. Aczkolwiek uważam, że niektóre platformy do tworzenia for internetowych mają nawet ładniejsze niż Ning, ale nie mają czegoś, co ma Ning. Otóż tu można edytować prawie wszystko, jeśli chodzi o wygląd. Na razie strona wygląda w taki sposób, na razie mało imponujący, ponieważ nie jest wypełniona treścią. Pierwszą rzeczą, którą sugeruję się zająć, to wygląd. Tutaj wybrałem ten sam template, który został wybrany przez mnie i przez Toma Kona, kiedy tworzyliśmy Fate RPG Online. Jedyne co, to zmieniłem tutaj nagłówek, natomiast korzystając z takiej opcji, którą znajdziecie w narzędziach, dostosuj wygląd, jesteście w stanie wybrać kolory wszystkich poszczególnych elementów tej strony. Czyli
wracając na stronę główną, możecie zmienić kolor tła, które tutaj, z racji tego, że jest to filmik, ja zmniejszyłem okno, natomiast jeśli powiększy się okno, to to tło widać, że jest tutaj takim lekko przydymione. Wracam do normalnego rozmiaru. Można zmienić tą grafikę, która się tutaj znajduje. Można zmienić kolory tego tabulatora tutaj. Można zmieniać kolory czcionki. Można zmieniać kolory tej belki, która tutaj coś oznacza. Można zmieniać kolory tego oznaczenia. Można zmieniać ten żółtawy kolor na bardziej czerwonawy. Można zrobić tutaj naprawdę wszystko, wchodząc w opcję zarządzaj i wygląd. I aby Wam to pokazać, postaram się zmienić coś na tej stronie. Kiedy wpiszecie wszystkie opcje, widać to nieco wyraźniej. I powiedzmy, że chcemy ikony w kolorze bardziej czerwonawym, powiedzmy takim ceglastym, żeby bardziej rzucały się w oczy. I wszystkie takie malutkie elementy zmieniły się na czerwone. Co nadało temu taki może ciekawy, może charakterystyczny element, gdzie RSS-y, te plusiki, zamieniły się na kolor czerwony. Tak więc jak widzicie, można tutaj bardzo dużo pozmieniać. Jeśli chodzi o layout, to również można go zmieniać. Wtedy wystarczy też zrobić wygląd i wybrać inny styl. Są tutaj style, gdzie to menu jest u góry, a nie na środku. Niemniej jednak nie da się zmienić ogólnego layoutu, który składa się z trzech kolumn. Każda kolumna też ma swoją stałą szerokość. Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektów naszej pracy i społeczność wygląda w taki sposób, jak chcemy, żeby wyglądała, chciałbym pokazać Wam niektóre funkcjonalności, które szczególnie przypadły mi do gustu i które zdecydowały, że zdecydowanie nie lubię forum. To są zdjęcia. Każdy użytkownik ma tutaj do dyspozycji 100 MB pamięci i może dodać dowolną ilość zdjęć mieszczącą się w tym zakresie. Każde jedno zdjęcie nie może być większe niż 10 MB, tak więc naprawdę bardzo, bardzo duże zdjęcia można tutaj umieścić. I widzę, że za jednym razem można dodać 100 zdjęć, ale taką setkę można dodać kilkakrotnie. A teraz znajdę na swoim twardym dysku kilka zdjęć. Jakiś czas temu tworzyłem sobie dużą bazę zdjęć do Star Treka. Jak widać, jest tu ich dość sporo. Głównie są to tapety w klimatach science fiction. Wystarczy zaznaczyć jedno zdjęcie, otwórz, przekaż. Przesyłanie jest bardzo dobre. Serwery Ninga są dość sprawne i dość szybkie. I takie zdjęcie już pojawia się w systemie. Mogę tutaj jakoś sobie nazwać, nadać opis. Jeśli to zdjęcie wykorzystamy gdzieś w czasie scenariusza, jest to jakaś planeta, na której bohaterowie wylądowali, to możemy tutaj taki opis dodać i później wrócić do tego zdjęcia i sobie przypomnieć, jak się dana planeta nazywała i co postacie robiły na tej planecie. Można to również układać w albumy, to jest szczególnie przydatne, jeśli gramy w różne systemy, można do każdego systemu stworzyć osobny album. To się przydaje później, kiedy z takiego albumu chcemy zrobić pokaz slajdów i puścić go podczas gry. Jak na razie pojawiło się pierwsze zdjęcie i ja spróbuję dodać teraz kilka nowych zdjęć. Teraz posłużę się opcją, dzięki której można tych zdjęć wybrać kilka równocześnie. Na przykład zaczynając od tego zdjęcia, jeśli przytrzymam przycisk Shift, mogę wybrać więcej zdjęć naraz, które zostaną tutaj przekazane. Przy okazji mogę sprawdzić, czy wszystko gra, czy wszystkie pliki się wgrały. Widzę, że jeden screenshot jest bardzo duży, zajmuje 1 MB, to go sobie usunę, żeby nie spowalniał pokazu slajdów. No i zacznę przekazywać.
W czasie, kiedy te pliki są przekazywane, pokażę Wam, w jaki sposób umieścić wideo. Ta sprawa wygląda bardzo podobnie, również dodaje się wideo i można dodać wideo ze swojego twardego dysku, ale również z popularnych serwisów. Hulu niestety nie hula w Polsce, ale na YouTube można znaleźć bardzo dużo materiałów. My, kiedy przygotowujemy się do jakiejś kampanii, przygotowujemy zdjęcia dla graczy i przygotowujemy również filmiki. Ten filmik z pewnością większość z Was zna. Jest to początek serialu Star Trek The Next Generation. Space. The final frontier. Jeśli chcemy go zagnieździć na naszej społeczności, to wystarczy wybrać tą opcję i w tym miejscu wkleja się łącze i tu można wybrać dwie opcje, albo wysłać link, albo kod embed, wystarczy tu kliknąć, można wybrać wielkość i wracając tutaj wkleić go. I podobnie jak ze zdjęciami, można dodać tytuł, opis i zapisać. I takie wideo pojawi się w serwisie. Pod każdym takim wideo można komentować, tak samo pod każdym jednym zdjęciem. O, widać, że tu już się wgrała część zdjęć. Zdjęcia można oceniać, można komentować, czyli pod każdym takim zdjęciem może zacząć się dyskusja na temat scenariusza, w którym dane zdjęcie zostało wykorzystane. Mamy zatem już zdjęcia i wideo w naszej społeczności. Co jeszcze możemy tutaj dodać, a czego nie jesteśmy w stanie dodać w tak łatwy i szybki sposób do naszego ulubionego forum?